No fajnie, nie? A Lęba to 4-4-205. Bierszowice to 4-4-205. Nieźle tego piasku tu nasypali. Ale ostatnio chyba też już był, nie? Tak, też tak. Ten piasek, to takie wątpię, który... Tak, ale to chyba nie było podbite ostatnio jeszcze. Oj, co to było? Za wysoko drzwi. To była walka o brzeży i kół zestawów z kamieniami. Albo nie patrzyłem, czy nie było w środku wyższego, na bardzo głupki, że też tak naprawdę. Taki dźwięk. No tutaj tu jednostka już jeszcze nigdy nie wjeżdżała. Nie. Debiut. Jakie masz to? Nie ma gdzie się nagrodzić, bo tylko jeszcze czasu tutaj. Jesteśmy trochę lżejsi. A można na tą kopalnię tam zadzwonić, jeszcze zapytać, jaka to jest bezpieczna do nich po tych torach? Lepiej jedźmy jak najwolniej, tak będzie chyba lepiej. Tylko że czasami dla nas najwolniej się okazuje, że to jest 100% przekroczona prędkość. O to chodzi. A, to jest prawda. Dobra. My jedziemy 20, bo się wydaje, ale tu jest 10 na przykład. Ale zatrzymał się przecież. No, zatrzymał się. A,
zatrzymała się, pojechał. Ruszył z powrotem. Dalej. Kurwa, musi zwalniać. Lewa, lewa wolno. Ulica Piwna. Ci nie wyjdzie z Polski. Nie. I z automatem, i bez błysku. Zazwyczaj się pojawia, tak? Nie. A tutaj właśnie tak. Nie ma racji na karty, które głębokie na 1000 metrów nie wylądowali. Ale pod ziemią. Takiego jazzu tam się nie spodziewał. Koziołek oporowy. Ja to chyba ustawiono, to jedziemy za semafor. Tego nie było jeszcze nigdy. Nie, to trzeba chyba jednostka. Zdjęcie, ja sam przepisam. To jest... Panie mechaniku, mogę sobie otworzyć drugą kabinę, bo tam aparat zostawiłem. Ja bym sobie go tu przyniósł i zamknę kabinę. No, Andrzej tam bym miał kluczy. Masz tam Andrzej kluczy? Kluczy są w ja. Mają na wyjazd, kurde. Ale to drugie, bo byłem w stasie pręcy.
byśmy tamtędy wyjechali, to nic tam. Gdzie jedziemy dalej jeszcze? Tam jest koniec świata, czy? Dobra, cię da. Ale no, za tymi żabami będzie Andrzej, zdjęcie. Właśnie zastanawiam. To jest strasznie nisko ta siedzi jakoś. Nie, to jest główna osobowa. Dobra, ale teraz słuchajcie. Nie, to jest msza święta, nie impreza. No też. Wesele jakieś? No, ja nie piję. Że jedź, bo machają, jedź! Od razu się lepiej pracuje, nie? No. Dobrze, i tego, że się dzisiaj na pewno nie spodziewałem, też nie? To jaką jeszcze kopalnię dzisiaj robimy, zlecie? Strasznie. Na tej wyrównej też jakaś ciekawa odmiana, nie? No, czegoś takiego na pewno nie widziała. Jak żyje. Przynajmniej wiemy, że nie jest to niemożliwe, żeby wjechać do takiej kopalni, jest to do załatwienia i w przyszłości na pewno będziemy z tego korzystać, bo to nie jest jeszcze problem. Tak, gdybyśmy jakąś spalinową wjechali, to byśmy mieli większe możliwości. No, no właśnie, nie wiem, czy byłoby większe możliwości. To nie jest zelektryfikowany. Znaczy nie, potem słuchajcie, tam było mnóstwo torów. Nie, ta lewa część była cała zelektryfikowana, tylko tu parę torów było nie zelektryfikowanych. Ale spalinowa lokomotywa i wagony to jest utrudnienie na manewry. Tak, manewry. Tutaj szybko przejdziemy, wracamy, a lokomotywa, słuchajcie, to już był problem sporny. Potem by było nawet tak, że stacja ustalona, wszystko fajnie, że ustalono do zmiany, się okaże, że to jeden towarowy, drugi zablokowana stacja i nie można jak to się zmienić kierunku. Trzynobus. No, tu drinkują. Gdzie? Tam w lasach, gdzie ekipa cała siedziała. Pifkują? No, zapewne. Mineralna to nie była.
No, nawet machają. Przynajmniej nie pogadzały środkowego palca. Jak inne. Może mają teraz... Nie pijmy tyle, słuchaj. A to co my pijemy, nie? Takie rzeczy mi się zdarza widzieć. Takie rzeczy możliwe są tylko na Śląsku. Nie, to jak do Łęgu Krakowie była ten dyrektorze głowi, to też spory kawałek jest, to też ludzie są takie wyłuszali. Wiesz, laptopu musi być ciepło, nie? Tylko tu szereka brakuje. To teraz proponuję makroszowy budryk. Ale planowaliśmy na początku do budryka, nie teraz jeszcze. Ja tam kiedyś towarową byłem to na budryku. No i teraz co robimy? Jedziemy do Gliwic czy jedziemy do Knurowa? Do Gliwic. Ciekawe, czy my nas teraz puści, a nie na Knurowa. Tam w Gliwicach zmiana i jeszcze gdzieś? Z powrotem tędy i przez Gotwa. Bo muszę się wybrać. I co, Knurów czy Gliwice? Nie, panie Andrzeju, jedziemy na osobową do Gliwic. Knurów tam pitolić. Byśmy musieli już do Knurowa dojeżdżać. To jest 18.30. A, czyli już jesteśmy w czasie Knurowa, tak? Tak. W czasie. Czyli czasowo wyjdzie tak samo. Czasowo wyjdzie tak samo, jeżeli ominiemy teraz Knurów. Thank you.
taki wynalazek, że lepiej, żeby ten autograf był rzeczywiście opuszczony. Tak, i pani widzę, że to znaczy, że pierwszy kurs, a drugi kurs chcemy, żeby pojechała taka też 48, ale bez jazdy do pierwsza. Nie należy was słyszeć. Chodzi jako drugi, jako drugi. Po prostu jak dwójka z wagonami wróci, dwójka zostaje w Cieszynie, żeby kopcić trochę, a wagony jadą do Rosji. I jak będzie możliwość zostawienia dwóch wagonów, to chcemy, żeby czeski czajnik pojechał z dwoma wagonami do czeskiego Cieszyna. No i chcemy zrobić, żeby dwa parowozy jechały z wagonami do Cieszyna. Czyli Czesi swoim czajnikiem... Jak się patrzy na te tory, to też tak na słowo honoru one się trzymają. Jakby ile to poszło, nie? Takie... Żeby utrzymać lasy, bo... Chyba byśmy chcieli, żeby wiadomo, jeśli będziemy... To nie mogę na prawo skręcić.